Hej, Wirgliusz, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Rocking Cats, który nagrywam tuż po nagraniu 86. bodajże odcinka Zagrajmy w Chrono Trigger. I jeżeli... Olać to, naprawdę nagrywam to już drugi raz. Kolejny raz mi program do nagrywania dźwięku odmówił posłuszeństwa. Myślę, że ma to coś wspólnego z przyspieszeniem nestopi w procesach. To bardzo możliwe. Ale mniejsza z tym, nie będę tu teraz nad tym się głowił, ponieważ miałem wam pokazać jedną grę dodatkową, jedną grę bonusową, więc to zrobię. Mamy tutaj do wyboru kilka różnych gier bonusowych i każda z nich ma różną cenę. Na razie wybiorę ruletkę, ponieważ jest to całkiem fajna gra, chociaż nie wymaga od nas zbyt dużego zaangażowania i całkiem łatwo w niej wygrać. Wystarczy po prostu czekać, aż Willy zacznie się kręcić i kliknąć guzik akcji, aby go zatrzymać i mieć nadzieję, że wyląduje na jak najlepszej nagrodzie. Zobaczmy, ósemka, $25, tak sobie, bo sama gra kosztuje 50. Spróbujmy, może tym razem trafi nam się dwójka i zdobędziemy 100 dolców. A, siódemka? Nie, zwróciły nam się koszta gry. Czasami po prostu tak bywa. Można nam wygrać również dodatkowe życie. Na razie więc wyjdźmy i weźmy sobie... Młotocios! Czemu nie? Myślałem, że wezmę sobie latajki do tej planszy, ale naprawdę nie są one konieczne, a młotocios może się przydać. Czemu nie? W porządku. Jesteś pewien? Tak. Dziękuję. I teraz możemy udać się na drugi kanał, czyli lotny as alias as przestworzy. Aby wybrać sobie broń dodatkową, musimy kliknąć select i wybrać ją w głównym menu, znaczy w menu wyboru broni. Młoto pięść, czy młoto cios, już nie pamiętam, jest o wiele potężniejszy od naszej zwykłej pięści, ale nie możemy się łapać nim różnych rzeczy, więc nie możemy używać kilku ciekawych ruchów Willego, które jednak na razie nie są w tej planszy niezbędne. Młoto cios również odbija różne pociski w nas wystrzelone, a nawet odbija wybuch, który może nas zranić. Co nie ma absolutnie żadnego sensu, ale ja się tam nie kłócę. Widzicie? Może odbijać te bomby. Normalnie nic bomb nie odbija. Mhm. Weźmy sobie to. Weźmy sobie jeszcze to. Pokonajmy tego niegodziwego złoczyńcę. Weźmy sobie serduszko i pędźmy dalej, niszcząc po drodze kilka sterowanych pilotem samolotów. I nie da się wyjaśnić inaczej faktu, że są takie malutkie. I tym razem nasza miniaturowa, żółta wersja zabiera nas na pokład... tego... statku powietrznego. Zwanego również samolotem, tak, nazwanie go samolotem może naprawdę ułatwić życie. I musimy... bronić się przed atakami przeciwników, nie mogąc się ruszać. Możemy tylko skakać i używać naszej pięści. Temu nie lubię tego. Nie lubię tej sekwencji. W zasadzie jest ona ściągnięta prosto z Sonika. Nawet pilot jest żółty. I to jest błąd. Jedyny błąd w grze, który znalazłem. Te działka powinny wystrzeliwać w naszym kierunku... w naszym kierunku te samonaprowadzające pociski. Jednak w tym tłumaczeniu tego nie robią. Nie wiem, czy twórcy zrobili to celowo, zrobili to celowo, czy nie, ale... I podczas walki z tym irytującym minibossem możemy poruszać się po naszym samolociku. Przedtem myślałem, że możemy chodzić tylko po skrzydłach, ale okazało się, że po ogonie również. I możemy odbijać te bomby, które rzuca w nas przeciwnik, za to nie możemy odbijać rzucanych przez niego zielonych piłeczek. Oto kolejna sekwencja, gdzie trzeba wybrać pięść Willego, ponieważ będziemy wspinać się do góry, w górę, w górę, w górę. Każda plansza taką ma i naprawdę nie żałuję, to naprawdę fajne sekwencje. Tutaj naprawdę latajki by mi się przydały, ale młoto cios nie jest zły, a uznałem, że mogę mieć okazję go pokazać. Poza tym jestem w stanie przejść to wszystko bez latajek.
To naprawdę nie jest takie trudne, jak się wie, co się robi. Najwidoczniej ja tego nie wiem. Okej. I tutaj trzeba... skoczyć? Nie tak? I nie tak. Jasny gwint. Po prostu... to przez moją chciwość. Chciałem wziąć tamte... dwa worki z pieniędzmi i chciwość mną zawładnęła. Przez to właśnie spartaczyłem ten piękny skok. O, dobra, mogę wpaść tutaj. I tutaj przyda się z kolei młotocios, ponieważ ci przeciwnicy są niezwykle irytujący. Non-stop trzeba uderzyć ich ze dwa albo trzy razy, już nawet nie pamiętam. I młotocios odbija ich bumerang, pięść Willego, nie. Och. Czy wy po prostu nie uwielbiacie tych wszystkich przeciwników z bumerangami, którzy występują prawie... O, no to było cudne! To było cudne! To trzeba się starać, żeby tak zrobić. Czy nie uwielbiacie po prostu wszystkich tych przeciwników z bumerangami, którzy występują w pegazusowych platformówkach? Ja ubóstwiam. Tak, są świetni. I oczywiście naprowadzające miny. Nie wiem, poziom mógłby jeszcze wydać się za mało irytujący dla niektórych, więc oprócz gości z bumerangami są jeszcze samonaprowadzające miny. Na szczęście nic nie zadaje nam więcej niż dwóch punktów obrażeń, jak już mówiłem, więc... nie, jednego punktu obrażeń, jak już mówiłem, więc to naprawdę nie jest złe. Młotocios naprawdę jest przydatny. Normalnie grając w grę nigdy jakoś specjalnie dużo nie używałem tych specjalnych przedmiotów, ale zdaje się, że są przydatne. I mimo tego, że ten worek z pieniędzmi nas kusi, wybierzmy tą drogę, ponieważ tutaj znajdziemy dodatkowe życie i również worek z pieniędzmi. Tam jest serduszko, jeżeli ktoś potrzebuje, ale jeszcze z tym. Latajki przydają się tutaj właśnie, ponieważ nie musimy... możemy po prostu spadać bardzo powoli w dół i wybrać sobie, po co będziemy chcieli pójść. I to jest dosyć ciekawe w tej grze, to jest bardzo ciekawe w tej grze, ponieważ dziewczyna Willego zostaje porywana w każdej planszy. Wiecie, w Mario i Zeldzie przynajmniej czekali do ukazania się następnej gry, aby dać nowy powód do porwania księżniczki Toadstool, alias Peach lub no samej Zeldy. Ale ta gra się nie bawi, ta gra nie leci w kulki, tutaj po prostu... w każdej planszy nasza dziewczyna zostaje porwana, a my musimy ją ocalić, a nasz bulldog, jak mu tam, wysyła na nas coraz to nowych bossów. I to jest moim zdaniem najciekawszy, najfajniejszy boss całej gry. Chociaż, prawdę powiedziawszy, jeszcze nie doszedłem do końcowego bossa. Jeszcze nie doszedłem do końcowego bossa, a to dlatego, że kiedy grałem w to na Pegasusie parę miesięcy temu, to doszedłem bardzo daleko i uznałem, że mój Pegasus jest troszeczkę za daleko mnie i mogę niechcący szarpnąć kablem i wyrwać kontroler i wtedy stracę kontrolę nad moją postacią, więc postanowiłem go poprawić. Tak, każdy z was, kto posiada Pegasusa, teraz pewnie klepnął się ręką w czoło i się nie dziwię. Postanowiłem ruszyć Pegasusem w trakcie gry, której nie da się zapisać. I w ten oto sposób... zacząłem od nowa. Bo mimo, że korzystałem z systemu haseł, to ostatni raz zapisałem hasło z drugiej planszy, więc to naprawdę dużo nie pomogło. I ten boss możemy atakować albo od razu tą twarz bulldoga, aby zniszczyć bossa, albo atakować jego broń i wtedy zacznie latać w ten sposób. Atakuje nas na cztery różne sposoby, albo wysyłając w naszym kierunku wolno skaczącą pięść, szybko skaczącą pięść, wystrzeliwującą pociski pięść lub spryskującą nas wodą pięść. W końcu Willy jest kotem. Dziękuję ci, Willy, kocham cię. Wynośmy się stąd. W zasadzie bardzo mało się w tych dialogach zmienia, tylko odpowiedź Willego i nazwa bossa wypowiadana przez tego bulldoga. W porządku, więc
To już wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek z serii Zagrajmy w Rockin' Cats i do zobaczenia w następnym, kiedy to, o dziwo, znów będziemy musieli ocalić dziewczynę Willego. Naprawdę nie wiem, jak się nazywa, dlatego będę na nią mówił dziewczynę Willego. Ze szponów tego samego Łotra, z tym samym dialogiem, ale ciekawą planszą i kolejnym bossem. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Mam nadzieję, że tym razem się komentarz nagrał. Okej, spróbujmy.